Rada Nadzorcza Górnika Zabrze powołała na stanowisko prezesa klubu Arkadiusza Szymanka. 52-letni częstochowianin pełnił funkcję prezesa Ajaxu Częstochowa, który odniósł duże sukcesy w zakresie szkolenia młodzieży. Jest członkiem prezydium podokręgu Częstochowa oraz zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo się cieszę, że mamy prezesa, nowego prezesa. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie w klubie, przedstawienie pana prezesa. No i z radością patrzymy w przyszłość na to, jak klub będzie funkcjonował. Jesteśmy pewni, że powołanie pana prezesa będzie przyczynkiem do kontynuacji dobrych tradycji, do kontynuacji dobrej drogi Górnika, a i zapewne czegoś nowego, no bo każda zmiana, jak sama nazwa wskazuje, zmiany przynosi. Obecnie w klubie trwają ostatnie przygotowania do rundy wiosennej. Drużyna wróciła już z Turcji, gdzie trenowała formę przed wznowieniem rozgrywek. Uważam, że bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres. Uważam, że warunki były naprawdę świetne i z wielkim optymizmem patrzymy na nadchodzącą rundę. Uważam, że każdy sparing był na dobrym poziomie. I wydaje mi się, że na tyle dobrze przepracowaliśmy ten okres, że damy radę i zawsze zostaną 3 punkty i na wyjazdach też się zdobędziemy. Po powrocie do kraju w ramach przygotowań Zabrzanie rozegrali sparing z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ich pierwszym ligowym rywalem po wznowieniu rozgrywek będzie Stal Mielec. O to chodzi, że wygrać ten mecz pierwszy na wyjeździe. Idziemy tam, żeby wygrać i potem jeszcze mamy chyba ten puchar w tygodniu. Mamy teraz 3 mecze po kolejki. Musimy być dobrze przygotowani. Jesteśmy. Teraz musi tylko głowa funkcjonować. Jak każdy będzie tak skoncentrowany i grał, jak nam ostatnio wyszło, to myślę, że będzie dobrze. No jeszcze raz, warunki dobrze, wszystko, ale to się nie liczy. Jesteśmy teraz w Polsce, w Zabrzu. Trzeba dalej trenować, pracować. Koncentracja musi być i każdy w klubie, zawodniki i też ludzie, co w biurze pracują, muszą mieć ten sam kierunek. Jak się to wszystko uda, to myślę, że na koniec nam dobrze wyjdzie. Na razie nie wiadomo, czy w rundzie wiosennej w barwach Górnika wystąpi Jesus Jimenez. Oferty za Jesusa spływają. Jesus jest czołowym zawodnikiem i wypracował sobie tą pozycję, że kluby z różnych części Europy, świata spoglądają na Jesusa. Oczywiście rozmowy, analizy tych ofert trwają. Na dzień 1 lutego Jesus jest piłkarzem Górnika Zabrze. Jak będzie, zobaczymy. Pierwszy mecz rundy wiosennej Górnik zagra już w sobotę 5 lutego.